Witam bardzo serdecznie. Nie wiem, czy to mieszkańcy pytają, czy to pyta pan przewodniczący osiedla. Używa bardzo brzydkich słów jako przewodniczący, no nie powinien tak się odnosić do starosty. Cytuję jakieś słowo, starosta przed wyborami obiecuje dużo, a zacytuję słowa po prostu, robi się ze społeczeństwa matołów. To są słowa przewodniczącego poniżające godność człowieka. No myślę, że panie przewodniczący, jak masz pan jakieś tematy, to zapraszam na rozmowę, a taką rozmową ja bym nie życzył sobie współpracy i dialogu. Będziemy robić tą ścieżkę i drogę, lecz od razu Polski nie zbudowali. Zaczęli odbudowywać z gruzów, a później budowali. Tak samo jest i w starostwie powiatowym. Nie możemy robić tam, gdzie ktoś sobie życzy, szczególnie pan z osiedla Mościska jest człowiekiem bardzo, bardzo kontrowersyjnym, temat zanieczyszczenia powietrza, temat w tej chwili chodnika i drogi. No przecież ta droga już tam lata istnieje, funkcjonuje i dzisiaj jakieś takie niewłaściwe ataki. No nie powinno tak to być. Przyjdzie czas i moment, kiedy ta droga będzie zrobiona i proszę mieszkańców, nie pana przewodniczącego, bo z panem przewodniczącym w taki sposób, jak on pisze do mnie, nie chcę rozmawiać. Chcę rozmawiać z mieszkańcami, którzy potrafią w normalny sposób rozmawiać i rozwiązywać problemy. Dlatego jestem do dyspozycji państwa, mieszkańców całego osiedla, lecz nie chcę rozmawiać z panem przewodniczącym, bo ubliża w bardzo niegrzecznych słowach, bardzo brutalnych słowach. Na takim poziomie ja rozmawiał nie będę. Tam jest dokumentacja wykonana, wszystko jest wykonane, tylko wcześniejszy pan dyrektor Herda tak złożył wniosek, że ten wniosek przepadł. Ja szukam pieniędzy dalej, bo to jest koszt 1 700 000. Jak pan przewodniczący tego osiedla pracuje w lesie, no to wie, jak się pieniądze, chyba że on nie wie, jak się pieniądze wydaje, no to niech troszkę cierpliwości mieszkańcy mają. Myślę, że w tym roku będziemy chcieli to zrobić. Ale nic na siłę, nic po chamsku, tylko normalnym dialogiem i normalną współpracą.